Informatyka, jak wiadomo, jest szybko zmieniającą się nauką. Praktycznie nie ma dziedziny życia, gdyby nie występowała informatyka. Są to duże szanse, też duże zagrożenia. Wiadomo, że chodzimy na wszystkim Sesji Edukacji Narodowej na programowanie. Jako jedną z dziedzin, gdzie Polacy są widoczni w świecie, można polskich programistów spotkać praktycznie na obydwu kulturach, w Stanach, w Meksyku, w Brazylii, w Portugalii, czyli w tej dziedzinie jesteśmy mocni. I dlatego też właśnie jest ten konkurs, jest to przyszłość. Na dzień dzisiejszy zaplanowaliśmy już kolejną edycję konkursu Talenty Informatyczne. Zaprosiliśmy uczniów okolicznych gimnazjów, zarówno z miasta Wałbrzycha, jak i z okolic, do wzięcia udziału w konkursie typowo informatycznym, sprawdzającym wiedzę informatyczną, przy czym wiedza praktycznie dla pasjonatów, daleko wykraczająca poza program nauczania gimnazjalnego. Szukamy osób zdolnych, które w jakiś sposób mogą ze sobą rywalizować, sprawdzać swoje umiejętności. Konkurs przewidzieliśmy dwuetapowo, w części pierwszej, teoretycznej. Uczestnicy będą odpowiadać na 40 pytań. Metoda oczywiście testowa, odpowiedzi ABCD. Standardowo, jak w chwili obecnej, próbuje się sprawdzić. Po zakończeniu części pisemnej nauczyciele i organizatorzy sprawdzą wiedzę uczniów, udzielone odpowiedzi. Następnie dziesiątka najlepszych przejdzie do części praktycznej. Będą to zadania przygotowane przez komisję konkursową, sprawdzające umiejętności nabyte w trakcie zarówno nauczania, jak i doskonalenia własnego uczniów. Trzy osoby zostaną imiennie uznane jako zwycięzcami. Będzie pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Reszta dostaje tytuł laureata Talentów Informatycznych, edycja 2017. W międzyczasie osoby, które nie będą tak dobre, żeby załapać się na sesję finałową, na drugi etap, będą uczestniczyły w zajęciach pokazowych przygotowanych przez naszych uczniów, związane oczywiście ze sprzętem komputerowym. Jak było? Już po wszystkim? Tak, no proste. Jak ci to wyszło? Tego to na razie nie wiem, ale jest dobrze. Nie powiem, źle nie wyszło. Było? Dałem radę, tylko żeby ci radzę. Trudne trochę pytania, ale no. Znaczy, szczerze mówiąc, to jest względnie łatwe, ale jeszcze zobaczymy, jak wyjdzie. Na pewno bardzo trudne. Dał czas? Nie do końca. Dosyć ciężko było. Wszystkiego dobrego. No, dziękuję. Wiesz co, powiem ci, że było dosyć, jak dla mnie było dosyć proste, bo zajmowałem się wieloma rzeczami, zakładałem kiedyś serwery z kolegami, żeby grać w gry i różne tego typu rzeczy, więc jak pytali na przykład o jakieś IP dynamiczne czy coś takiego, po prostu wiedziałem takie rzeczy. Ale były też rzeczy proste, banalne i taka przepaść między rzeczami bardzo ciężkimi. Dzień dobry, nazywam się Oskar Brzuzy. Poszło mi nawet bardzo dobrze. Czuję się z tym dobrze, że potrafię cośkolwiek zbudować w komputerze, być dobrym uczniem, jeśli chodzi o informatykę. Spodziewałem się, że będzie trudniej, ale było ok. Krzysztof Piskorek z klasy pierwszej tej ja w szkole Energetyk w Wałbrzychu. No, wzięło się braku, nie wiem, hobby. Trzeba było coś znaleźć, czym się zajmować. A że kolega się zainteresował kostką Rubika, mówi, a weź mnie naucz, może też sobie popróbuję coś, pokombinuję. No i tak żeśmy chodzili i się uczyli z kostką. Na początku no, nie wychodziło to za dobrze. Były to katorgi, uczenie się tego wszystkiego na pamięć, algorytmów wszystkich, metod. Ale z biegiem czasu no, wyszło to jakoś w nawyk u
układanie kostki. Zależy, ile się patrzy, bo pod względem produkcji masowej jest wiele rodzajów, ale większą ilość można zobaczyć na kanale na YouTube. Tony Fisher produkuje swoje kostki na drukarce 3D, projektuje. Pokazuje tam, jak układać. Ma też chyba bodajże swój sklep właśnie. Do niego należy największa kostka, czyli 28 rzędów na 28. Aktualnie... No, układać no, dużo rodzajów kostek potrafię. Nie za dużo, ale parę układać. Jeszcze pomieszam. No i już po. Jeden błąd i cała kostka układania. No mówię, nie są to metody jakieś szybkie, bo układanie polega na początku u mnie, że sam próbuję rozbroić kostkę, nauczyć się, zrozumieć ją, jak działa mechanika, poszczególne algorytmy. Ale jeśli zacznie się od układania kostki 3x3, to jest się w stanie przy odpowiednim zastanowieniu się, że można ułożyć praktycznie każdą kostkę. Musicie to zrobić w taki sposób, żeby nie uszkodzić żadnych elementów, tak? Czyli tak jak to wyciągaliście, oczywiście musimy teraz zamontować to do do chyba wentylatorów? Nie? Nie. Tak? W napędzie dyskietek się umieszcza. Tak, dobrze. Czyli to jest tak. Zasilanie napędu tak. Dyskietek. A jak się nazywa? Muszę kabel. Jak się nazywa? Zobacz, a na jakim, z jakim jest spiętem? Z Molexem. A on jest duży czy mały? Czyli? Mini Molex, bardzo dobrze. Tak. Mini Molex? Tak, to jest Mini Molex. Nie wiedziałem. Ja mam w serwisie pracować, to muszę coś takiego. Jeśli chodzi o programowanie, to ja... Uczniowie tutaj właśnie przygotowują, rozkręcają sprzęt komputerowy, omawiamy pewne elementy wnętrza komputera i po czym składają sprzęt, że tak powiem, w całość, żeby było gotowe do pracy. Trafią rozróżnić no, pewne parametry, rozpoznali elementy na płycie głównej, złącza, które tutaj są z tyłu, jak widać na maskownicy. Potrafili też omówić parametry zasilacza, standard tego zasilacza. Także nawet powiedzmy, że sprawnie im to wszystko idzie. Widać, że są żywo zainteresowani. Się normalnie aż ręce trzęsą. No dokładnie. No, troszeczkę nie po kolei to robi, bo najpierw powinien włożyć dysk, a później podpinać taśmy, ale radzą sobie jak mogą, widać, tak? Ale nauczą się. Oczywiście. Jeżeli będą tylko chcieli, to na pewno się nauczą poprawnie montować, bo widać, że jeszcze troszeczkę niedoskonałości, ale mają bardzo duże chęci to trzeba pochwalić. Ale jaką pasję mają? Tak, tutaj właśnie opowiadają o swoich pasjach, że no, skręcają swoje komputery, także no, zainteresowanie na pewno jest tego typu działaniami. Widzimy w nich przyszłość. O to na pewno. Są, mówię, bardzo żywo zainteresowani. Widać, że to jest ich pasja. Myślę, że w przyszłości tu będzie wszystko procentowało.
Słuchajcie, co z tego wyjdzie? Czy to w ogóle będzie działało? Nie wiadomo. Może będzie, a może nie. Na jakim etapie jesteś? Tutaj na etapie jesteśmy prawie w połowie, jednak tylko trzeba kable podłączyć i będzie działać. To kiedy odpalamy maszynę? Jak wszystko będzie gotowe, kable będą podłączane, sprawdzi się wszystko jeszcze raz, złoży się komputer i wtedy będzie działał. Wygląda na to, że z tego coś będzie. Dokładnie, złożyli chłopaki cały zestaw komputerowy, wszystko jest prawidłowo podłączone. Także myślę, że gdybyśmy podłączyli pod monitor i klawiaturę i myszkę, czyli podłączyli peryferia, zastartowałby prawidłowo. W wyniku sprawdzenia dysponujemy listą 10 osób, które przechodzą do drugiego etapu, do etapu praktycznego. Kolejność najzupełniej przypadkowa, żadne nawiązanie do ilości punktów, do czasu zakończenia, do szkoły, do niczego. Już zacząłem czytać. Borys Deckert przechodzi do następnego. Pokażcie, gdzie jesteś. Gugała, Filip. Jeśli przekręcę nazwisko, to jest wasza wina, bo tak piszecie. Kamil Czerwiak. Kamil Kostysko. Chłopie, nauczy się pisać. Listy obecności nie będę czytał. Chłodnicki Konrad. Komolik Patryk. Jarco Krzysztof. Jakub Jęczmień. Mikołaj Kisała. Amadeusz Czechowski. Ta dziesiątka podejdzie z nami na górę, na trzecie piętro, czyli dwa poziomy wyżej. Powinien być jeden, ale dwa wam zrobimy. I tam będziecie zaprowadzić, pisać zadania. Jeszcze moment, dlatego że prawdopodobnie w tej chwili wszyscy dostaną za udział, natomiast finaliści dostaną jeszcze jeden dyplom już, że tak powiem, bardziej sprecyzowany za. Na razie za udział. Tak? Dobrze. Jakub Kachelski. Dziękuję za udział. Patryk Tomolik. Z niektórymi prawdopodobnie jeszcze się będziemy widzieli. Aleksander Król. Filip Szurawa. Przepraszam. Jakub Walczak. Kacper Kuczyński. Bartłomiej Kowka. Szymon Fiączek. Mikołaj Pisała. Kornel Wiączek. Dawid Kurkiewski. Krystian Bakuła. Mateusz Gerwakowski. Oskar Jasiński. Jakub Jęczmień. Krystian Kudela. Tomasz Sobys. Kamil Czerwiak. Dawid Adamiewicz. Krzysztof Kędzierski. Norbert Kowaniec. Dorian Mataczyński. Kamil Kostysko. Oskar Dżuza. Przepraszam, jeśli przekręciłem.
Ja mam odmianę. Dobrze. A masz napisą żółty, tak? Więc przepraszam. Krzyż co? Jak co? Przynajmniej wiadomo, że jest nieochmielone. Przepraszam. Pomeracki, Dawid. Pan Radwodnicki. I Amadeusz Strzechowski. Może się okazać, że czasu będzie mało, więc zalecałbym zabranie się za te zadania, które według Was najszybciej zrobicie. Jeśli w zadaniu nie będzie informacji, że namalowany misiu ma być zielony, to nikt go nie będzie sprawdzał, jaki kolor ma i nikogo to nie obchodzi. Jeśli będzie wykres, to nie obchodzi nas, jakim kolorem on jest pomalowany. Dokładnie to, co jest w zadaniu. Jak ma być wykres, to ma być. Czy on jest żółty, zielony, nieistotny. Jak ma być opis, to ma być opis. Tak? Czyli czytamy dokładnie treści zadań, wykonujemy to, co trzeba, tak? Tak. Nie trudno zorientować się z tego, co my będziemy sprawdzać, bo zadanie bardzo wyraźnie precyzuje, co macie zrobić. Nie interesują nas upiększania. To ma wyglądać. Powiedz, jakie trudności napotkałeś na... Trudności to były przy arkuszu kalkulacyjnym. To, że ja ćwiczyłem długo, ale nie znaczy, że mogłem coś zapomnieć. Zapomniałem połowę formuł, połowę zadań może być źle zrobione. W Wordzie to trochę miałem problem oczywiście z tym, ze stronami. Zamiast dwóch stron wyszły mi trzy, ale zrobiłem na dwie. W PowerPoincie żadnych problemów. Prezentacje idą dobrze, nie ma żadnych. Czyli wizualnie też jest wszystko ok, tak? Czyli najwięcej problemów sprawił Ci arkusz kalkulacyjny, tak? Ok, to dziękuję Ci bardzo. Najwięcej problemów mi sprawił kalkulacyjny Excel, w którym zadania były dosyć trudne i wyleciały mi formuły z głowy. Tam potrafiłem tylko sumę średnio zrobić i nic więcej, a drugi problem to był czas niestety. Było go troszkę za mało, gdyż o ile prezentację zdążyłem zrobić na ostatnią chwilę, to ostatni slajd trochę taki niedokończony wyszedł. A co do ulotki, tam też było takie zadanie z ulotką, żeby zrobić, to też nie miałem czasu, żeby się jej przyjrzeć za bardzo, więc ja ją zrobiłem, ale nie pamiętam już, jak wygląda. Zadanie się pierwszego miejsca w konkursie wiedzy informatycznej. Dyplom dla Amadeusza Czekowskiego za zajęcie drugiego miejsca w konkursie wiedzy informatycznej. Dziękuję.
dyplom dla Kamila Kostysko. Gratuluję też. Jeszcze Kamil, poczekaj. Głośnik, czy stick do selfie wolisz? Już ostatni. Nieobdarowanych jeszcze nagrodami o podejście tutaj. To wszyscy razem. Możecie razem. Dyplomy postawić się. Wszystkim opiekunom za przygotowanie, wtłoczoną wiedzę oraz za cierpliwość na w dniu dzisiejszym za długie oczekiwanie. Niestety krócej się nie dało, dosyć dokładnie trzeba było sprawdzać część praktyczna. Tabelę przewróciła do góry nogami, także tu trzeba było bardzo ostrożnie i uważnie sprawdzać. Miejsca chciałam bardzo podziękować panu Sławomirowi Hunek, który jest przedstawicielem Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, bez którego tych wspaniałych nagród byśmy nie mieli i prawdopodobnie konkursu też by nie było. Bardzo dziękuję za wspaniałą współpracę. Dziękuję, że pan chciał nas zaszczycić w tym uroczystym momencie wręczenia nagród i że mogliśmy pana gościć. Czy zechce pan parę słów do zebranych? Czy to bardzo prosimy. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym finale. Miło zobaczyć zwycięzców. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że wszyscy jesteście zwycięzcami, niezależnie od tego, które miejsce zajęliście. To do pewnego stopnia była loteria, ale najważniejsze, że informatyka to dla was nie jest żadna wiedza tajemna. To jest po prostu dziedzina wiedzy, która prawdopodobnie, przynajmniej dla futurologów, jest tą, która może w przyszłości rozwiązać większość problemów tego naszego współczesnego świata. No a cóż, sukcesy w informatyce, jak pokazuje doświadczenie, odnoszą młodzi ludzie. Naprawdę młodzi ludzie. Na pewno dlatego, że do tych sukcesów potrzebna jest pomysłowość, kreatywność, no i odrzucanie schematów. Wy podobno umiecie myśleć bardzo nieschematycznie. Więc życzę wam wielu sukcesów i tego właśnie, żebyście byli ciekawi zawsze, żebyście próbowali wszystko przewrócić i zbudować od nowa. A sukces sam przyjdzie. Powodzenia i w przyszłym roku zapraszamy ponownie. Jesteśmy zadowoleni z wyników osiąganych przez uczniów. Reprezentują coraz wyższy poziom wiedzy typowo informatycznej, mają swoje własne zamiłowania, pasje, co odzwierciedla dokładnie przeprowadzony konkurs. Cieszymy się, że laureaci cieszą się z istnienia takiego konkursu, chętnie biorą w nim udział. Zadowoleni są z nagród oferowanych przez sponsorów, więc skoro wszystkie strony są zadowolone, uważamy, że konkurs był bardzo udany. Dziękuję za wypowiedź.